Dziś przedstawimy Wam filmik, w którym w pierwszej części pokażemy nowości, jakie otrzymaliśmy od Piotrka Skupienia. Oczywiście Piotrka polecam, bo wiele, wiele razy kupowałem od niego pająki, brałem od niego pająki, wymienialiśmy się pająkami i nigdy nie było żadnych przykrych przypadków. Piotrek zawsze obficie sypał gratisami, a poza tym miał bardzo, bardzo ciekawą ofertę i tym razem także jego oferta jest ciekawa, bowiem posiada on małe Viridasiusy. Spójrzcie na te pajączki. Tutaj widzimy gniazdo z takim tunelem z pajęczyny, który tworzy ten pająk i spróbujemy zobaczyć, czy będzie chciał on jeść. Wrzucimy mu muszkę, owocówkę i sprawdzimy, czy jest to odpowiedni moment do karmienia, czy jednak pająk jeszcze nie chcę go przyjmować, więc rzucamy muszkę. O. Pajączek wyczuł muszkę, ale chyba nie jest z nią zainteresowany, więc może spróbujemy na kolejnym osobniku. Może ten będzie chciał. O, on siedzi tutaj. Co można powiedzieć o samych Viridasiusach? Jest to gatunek pochodzący z Madagaskaru. Endemit występujący tylko tam i w naturze występują dwie odmiany. Odmiana leśna, którą mamy tutaj, czyli ta mniejsza i bardziej kolorowa, oraz odmiana jaskiniowa, która ciężko jest dostępna w hodowli, jest większa, ale jest bardziej szaro, bardziej posiada szare kolory, ta jednak ma takie czarno-białe raczej. Jest to gatunek fajny dla osób, którzy chcą zacząć swoją przygodę. Z pająkami właściwymi są dość szybkie, ale jako że L1 są sporych rozmiarów, to można sobie łatwo w miarę z nimi poradzić i wprawić się w hodowli pająków właściwych. Zobaczymy, czy ten będzie chciał jeść. Jest to fajna alternatywa dla, powiedzmy, heteropod czy nawet innych pająków. Aktywnie polują, chociaż budują też gniazda, w których dość długo przebywają. Widzimy, że pajączki nie chcą jeść, więc może wrócimy do nich kiedy indziej. Jako że Viridasiusy nie chciały jeść, to zaprezentujemy Wam coś jeszcze. Na początek może nasze Ischinotele caudata, których filmik macie na naszym kanale, opis w sumie z filmikiem macie na naszym kanale, a także wrzucaliśmy dopuszczanie tego gatunku. Jako że tych samiczek mieliśmy dość dużo, za co dziękujemy Robertowi, to jako że było dość dużo samiczek, to było sporo dopuszczeń. Tutaj mamy pierwsze efekty tego. Na filmiku widzimy samiczkę, która właśnie się wychyla. Tutaj ta grudka, tu jest kokon, który początkowo jest lepiony tylko z pajęczyny, a później samica jeszcze otacza go torfem, ziemią. Możliwe, że to ma pełnić jakieś funkcje utrzymywania wilgotności, czegoś w tym rodzaju. Nam udało się także moment samego składania jajeczek uchwycić na zdjęciach, więc w tym filmiku także wrzucimy Wam za chwilę te zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Dodam, że pajączek jest naprawdę niewielki, co w sumie mogliście oglądać na filmiku opisującym ten gatunek, a dla przykładu pokażemy Wam może kolejne warianty kokonów u caudaty. Tutaj będzie szybka zamiana. Tak, tutaj widzicie także kokon z pajęczyną, który jeszcze nie jest aż w takim stopniu oblepiony, ale pokażemy Wam jeszcze inny wariant. Wariant numer 3. Tutaj widzimy, że ten jest naprawdę mało oblepiony. Tutaj siedzi samiczka, ale gdy go już odwrócimy, nie wiem, czy to będzie na filmie widać,
to tam w rogu widać, że z tej strony jest dość sporo oblepiony, tak? Nie ma sensu pokazywać innych, bowiem schemat postępowania u tego gatunku jest zawsze taki sam. A co do samych kaudat, to na pewno pojawi się filmik, jak będą L1-ki i może wtedy nagram jakieś karmienie i zaprezentujemy zachowania społeczne tego gatunku. Tak więc śledźcie nasz kanał, śledźcie zwierzyniec i obserwujcie nas. Jako bonus przygotowaliśmy dla Was karmienie skakuna z gatunku Peregius. Jest to jeden z największych gatunków skakunów i jeden z popularniejszych w hodowli. Jako, że jest to pajączek w niewielkim stadium, tak więc karmimy go muszką owocówką, którą staram mu... Widzimy, jak pająk odwraca się w kierunku ofiary. Są to pająki, które mają naprawdę świetny wzrok. Może uda się, żeby skoczył na muszkę. O, widzicie? Widzicie, jak podnosi swoją głowę, żeby dostrzec ofiarę? Często skakuny stwarzają pozory jednych z najinteligentniejszych pająków. Te ich zachowania są naprawdę niezwykłe. Spłoszył się kamerki, ale widzimy, że odwłok ma dość pokaźnych rozmiarów, więc niekoniecznie musi być on głodny, tak? Chociaż skakuny mają do siebie to, że... O, uciekł. Skakuny mają to do siebie, że często potrafią upolować ofiarę, znacznie nawet przekraczającą ich rozmiary. Zobaczymy. Zrobimy podejście numer 2 czy 3. Może tym razem się uda. Wrócił na swoją arenę. To jest oczywiście zamykanie od kliszówki, więc widzimy, jakich rozmiarów jest pęczek, tak? Chyba się zapatrzył na mnie. Powinien patrzeć na muszkę. Więc może teraz. Oj, muszka zrezygnowała z poruszania się, a że skakuny polują za pomocą wzroku, więc ofiara, która się nie rusza, ich nie interesuje. Najwyżej wrzucimy Wam polowanie, gdy był stadium mniejszym.